Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Niestety, góry w nas wady, nie zalety. Skala wartości na pierwszym miejscu przyjemności, a trzeba tylko miłości. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Niestety, góry w nas wady, nie zalety. Skala wartości na pierwszym miejscu przyjemności, a trzeba tylko miłości. Z tej strony Kazik, przekażę wam jedno. Ten rap płynie z serca i trafia w sedno. Nauczonym tak bogatym życia doświadczeniem opowiadam prawdę o człowieku, którą mocno cenię. Ten pierwszy dzień w roku, środa popielcowa, sypana w pokorze popiołem głowa. Znak naszej nicości, by wrócić do Boga miłości. Na start 40 dni wielkiego postu, duchowych perturbacji i wzrostu. 40 symbol jednego pokolenia, które przemija z nim jego marzenia. Tak samo grzechy mają w nas minąć bezpowrotnie. Szkoda, że to wszystko nie dzieje się swobodnie. Jak wielką krzywdę wyrządza zło w naszym życiu, gdy wychodzi i nie jest w ukryciu. Wystarczy, by spojrzeć na drogę krzyżową. Obraz tego, co grzech czyni z każdą osobą, prowadzi do upadku, śmiercią się kończy. Z pracą tego szatan czas wysłać i skończy. Będąc Jezusem, nie ulegniemy pokusom. Odwrócimy wzrok, choć miny nas kuszą. Chrystus wygrał swym zmartwychwstaniem. Przez niego na nowo powstanę. Konfesjonał, symbol wielkiego Bożego miłosierdzia. Syn Boży nam przebacza i odpuszcza prosto z serca. Więc podejdź do kratek, uklęknij na kolana, bo tam sam Pan Jezus za pomocą kapłana uzdrawia duszę, lecz jej rany umacnia swą siłą, bo tego pragnie. Tak będzie, jest i było. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Niestety, góry w nas wady, nie zalety. Skala wartości na pierwszym miejscu przyjemności, a trzeba tylko miłości. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Niestety, góry w nas wady, nie zalety. Skala wartości na pierwszym miejscu przyjemności, a trzeba tylko miłości. Pierwsi ludzie i pierwsi rodzice, Adam i Ewa, których podstępem skusił szatan jako ten wąż drzewa. Od tamtego pamiętnego zdarzenia ludzka natura stała się brudna, grzeszna, szara i ponura. Więc zaczęliśmy grzeszyć non-stop. W konsekwencji tego wszystkiego spotkał nas potop. Ale i wtedy znalazł się człowiek sprawiedliwy, Noe, któremu Bóg był życzliwy. Tak więc my w swoich sercach zbudujmy świętą arkę. To będzie dla Boga miejscem za kamarkiem. Kolejna historia ze Starego Testamentu. Mojżesz, każdy już wie, wyjście z Izraelu z niewoli. Wszyscy mamy takie coś, co powoli nas uzależnia, zniewala, wymyka się spod kontroli. Wiedz, że Chrystus wysłodził nas ku wolności, byśmy odrzucili zło i wybrali stronę miłości. Pamiętaj, że Chrystus wysłodził nas ku wolności. Bądź przy Nim, On jest źródłem nieskończonej radości. Jerycho, wielkie miasto, ziemi obiecanej od Boga Izraelitom, mocno darowane, otoczone bardzo, bardzo grubym murem jak nasze serce. Gdy tu grzeszynie czule oddalamy się wówczas od jedynego Pana. To czas na uzdrowienie z rąk najświętszego kapłana. Trwajmy w wielkim poście w swoich wyrzeczeniach. Mocą łaski dostać duszy uzdrowienia. Chodźmy na drogę krzyżową, gorzkie żale, bez żadnych wymówek, bez żadnego ale. Ten szczególny okres może nas odmienić. To co złe w dobre, z Bożą pomocą zamienić. Nasza grzeszna natura i grzeszne zachcianki nie poddadzą się. Dojdzie do przepychanki między tym, co jest szlachetne, a tym, co szatańskie. Lecz wygrasz, gdy oddasz się miłości Pańskiej. Ale przenigdy się nie poddawaj, w gorliwej modlitwie ustawaj. Droga wielkopostnego nawrócenia stanie się wówczas tak realna do zwyciężenia. I choć będą potknięcia i będą upadki, zawsze możemy liczyć na pomoc Maryi i Matki. Choć to nie październik, różańce weźmy w swoją dłoń i poczujmy tej pięknej, wyjątkowej modlitwy woń. A Ty właśnie, Ty za Maryją do Królestwa Bożego już goń. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Niestety, góry w nas wady, nie zalety. Skala wartości na pierwszym miejscu przyjemności, a trzeba tylko miłości. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Niestety, góry w nas wady, nie zalety. Skala wartości na pierwszym miejscu przyjemności, a trzeba tylko miłości.